Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na kolejnej debacie, która odbywa się w ramach festiwalu Kopernikus. Debacie, która została przez nas zatytułowana nieco, no powiedziałbym, zwodliwie i prowokacyjnie geniusz zła. Dlatego prowokacyjnie i nieco zwodliwie, że oczywiście nie będziemy podczas tego wykładu ani wychwalać zła, ani też czynić zakusów w stronę jego apoteozy. Absolutnie niczego takiego się Państwo nie powinni spodziewać, a jeśli to się wydarzy, to bez naszej woli i bez naszej intencji. Nasze zaproszenie przyjął pisarz pan Marek Krajewski, który od lat kilkunastu w zasadzie nie ma dla siebie równych w gatunku, który uprawia, i to nie tylko w Polsce. Jest autorem niezwykle popularnych, znakomitych kryminałów. Doskonale Państwo go zapewne znają. Pozwólcie Państwo, że powiem dosłownie kilka słów tak dla porządku, gdyby się znalazł jakiś młody czytelnik, młoda czytelniczka, nieznający jeszcze tej prozy. Pan Marek Krajewski z wykształcenia jest filologiem klasycznym. Od pewnego momentu swoją pasję filologiczną zarzucił, przynajmniej jeśli chodzi o tryb akademicki. Jestem przekonany, że takich pasji jak filologia klasyczna nie porzuca się nigdy. Można ewentualnie zrezygnować z posady akademickiej. Zajął się pisaniem kryminałów. Otrzymał za te kryminały dwie bardzo ważne nagrody. Pierwsza z nich to nagroda przyznawana przez Tygodnik Polityka, Paszport Polityki, a druga nagroda, nagroda wielkiego kalibru, przyznawana właśnie za najlepszą powieść, za najlepszą twórczość kryminalną. Żeby Państwa wprowadzić w nieco inny sposób, nie tylko w powieści pana Marka, ale także, żeby go zaprezentować trochę inaczej, pozwólcie Państwo, że odczytam fragment tekstu, o który poprosiliśmy innego pisarza, Łukasza Orbitowskiego. Poprosiliśmy go, żeby przedstawił swoje własne wyobrażenie Marka Krajewskiego jako pisarza. W jaki sposób wyobraża sobie pana Marka Łukasz Orbitowski? Lubię Marka Krajewskiego. Lubię, choć nigdy go nie poznałem i nie zamierzam poznać. Zadowalam się wyobrażonym pisarzem Krajewskim, a ten prawdziwy nie jest mi do niczego potrzebny. Więcej nawet, spotkanie z prawdziwym Markiem Krajewskim nieodwołalnie zabiłoby nie tyle sympatię, lecz sam jej podmiot. Gdybym znał Marka Krajewskiego, nie mógłbym go sobie już wyobrażać. Mój wyobrażony, zbudowany na plotkach i opowieściach Marek Krajewski wytacza się z taksówki na wrocławskim Placu Solnym. Ma na sobie garnitur, szyty na miarę, a jego buty błyszczą jak statuetka nagrody wielkiego kalibru. W kieszeni ma łacińskie wydanie Timajosa Platona. Wciąga nosem wiosenne powietrze i neutralizuje jego woń diarumem wydobytym ze srebrnej papierośnicy. Paląc, przygląda się przechodniom i zastanawia się może, dlaczego stał się tak różny od nich. Następnie wypija kieliszek zimnej wódki w najbliższej kawiarence. To dobra wódka, ziemniaczek albo igąska. I rozpoczyna spokojny marsz przez rynek ku swojej ulubionej restauracji. Nie wiem, jaki to lokal, bo bywam w innych miejscach niż Marek Krajewski, nawet ten wyobrażony. Pozwólcie Państwo, że tu ten krótki opis zawieszę na chwilę, ponieważ będą jeszcze kolejne części, dwie części, ale zostawię je na później. Powiem tylko, że będzie to, proszę Państwa, historia sensacyjna. Naszym tematem, panie Marku, jest geniusz zła. Chciałem zapytać pana najpierw o bohaterów pańskich powieści. W powieściach, które pan tworzy, które pan pisze, zło jest prezentowane bardzo często jako sztuka. Jego szafarzami są ludzie dysponujący ponadprzeciętną inteligencją, wybitni, ale ulegający jakiemuś perwersyjnemu impulsowi, który wiedzie ich
właśnie ku złu. Dlaczego ci, którzy są głównymi bohaterami pańskich powieści, czyli ścigający zbrodnie, muszą się u pana konfrontować zawsze z osobnikami wybitnymi, którzy ze zbrodni, z morderstwa czynią sztukę? Dobry wieczór państwu. Bardzo miło mi gościć pośród państwa. I już na to pytanie odpowiadam. Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż winę za to ponosi gatunek literacki, jaki uprawiam, mianowicie powieść kryminalna. Rozszerzam już moją odpowiedź. Otóż powieść kryminalna jest niezwykle popularna i była popularna od wielu lat, począwszy, dziękuję, od czasów Artura Conan Doyle'a, Agaty Christie i tak dalej. I w związku z tym ludzie, wielu jest autorów, którzy piszą kryminały, i ci autorzy muszą się od siebie czymś różnić. Muszą znaleźć swoją differentia specifica. Muszą pisać, osadzać książki w niezwykłych czasach, w niezwykłych miejscach. Mamy kryminały na przykład Stephena Saylora, których akcja rozgrywa się w starożytnym Rzymie. Mamy kryminały innych autorów, jeszcze bardziej niezwykłych scenariach się rozgrywające w Hiszpanii czasów Inkwizycji, w starożytnym Egipcie, w Chinach i tak dalej, i tak dalej. Autorzy szukają nowych scenerii. Autorzy szukają nowych bohaterów. Ale również autorzy szukają nowych przestępców, którzy się różnią od siebie i różne nimi motywacje kierują. Bo tak naprawdę zbrodnia jest banalna. Gdybyśmy prześledzili przypadki zabójstw, które obserwujemy w polskiej rzeczywistości, to najczęściej są to brutalne zbrodnie, które wynikają z naszych instynktów zwierzęcych. Na przykład człowiek idący często pod wpływem alkoholu ulicą napotyka innego, ten mu nie ustępuje drogi, czyli następuje ich starcie. Powiedzmy, każdy z nich chce pokazać swój status, to jest bardzo zwierzęce, i następuje walka. Ginie jeden człowiek, jeden z nich. Przychodzi pijany zięć do domu i naubliża teściowej. Teściowa weźmie młotek i go zabije. Ta zbrodnia codzienna, zbrodnia polska, nie tylko polska, bo taka jest specyfika zbrodni w każdym prawie kraju. Czy ona jest interesująca dla czytelników? Czy można stworzyć interesującą opowieść opartą na tego typu zbrodniach? Moja odpowiedź brzmi nie. Dlatego tacy autorzy jak ja i inni staramy się stworzyć prawdziwe teatrum mortis, teatr śmierci, bo tylko taki anturaż niezwykły może dzisiaj zainteresować czytelników. Zatem krótko mówiąc, żeby żyć z pisania powieści kryminalnych, trzeba coraz bardziej udziwniać. Pamiętają państwo taką słynną scenę z filmu Milczenie owiec? Zamordowany zostaje strażnik więzienny, jego ciało jest rozpięte na klatce, przywiązane jest do klatki, reflektory teatralne, różnokolorowe światła padają na jego postać, na postać tego strażnika, a z tyłu słychać wspaniałe niebiańskie dźwięki wariacji goldbergowskich Bacha. Teatrum mortis, teatr śmierci, to jest wyzwanie dla autorów powieści kryminalnych i temu wyzwaniu staramy się sprostać. Stąd, odpowiadając krótko na pańskie pytanie, stąd jest ten geniusz zła, genialny człowiek, który wymyśla niezwykłe okoliczności śmierci. Tego wymaga od nas, od pisarzy kryminalnych, gatunek, który uprawiamy, tego pragną czytelnicy. Czy jest tak, że refleksje na temat natury zbrodni i natury zła rozpoczął pan, zanim przystąpił pan do pisania swojej pierwszej powieści? Czy też ta refleksja nastąpiła dopiero wtedy, gdy był pan już pisarzem gatunku kryminalnego i jakby pana świadomość tego, czym zło jest, narastała wraz z kolejnymi tekstami? Kiedyś mnie to w ogóle nie interesowało. Znaczy kwestia zła, problematyki zła nie wydawała mi się interesująca. Ja, proszę państwa, byłem przez całe lata, pracowałem jako filolog klasyczny i badałem rzeczy, które
mogą się Państwu wydać śmiertelnie nudne, a dla mnie były one fascynujące. Mianowicie badałem rozmaite zagadnienia fonetyczne, łacińskie zagadnienia fonetyczne. Tam, gdzie sylaba krótka następowała po długiej albo odwrotnie, jeżeli w danym miejscu powinna być sylaba krótka, a była długa, dla mnie to była zagadka niemalże kryminalna. Nie interesowała mnie refleksje, nie interesowały mnie kwestie filozoficzne, nie interesowały mnie zagadnienia zła. Ale jednak miałem w sobie zawsze jakąś taką potrzebę, czy zainteresowania filozoficzne u mnie jednak tkwiły. One przygasały albo rozpalały się. I nastąpił taki motyw, że nastąpił taki moment, że postanowiłem zająć się jakoś głębiej filozofią. Poszedłem na studia podyplomowe, filozoficzne w Warszawie, które są prowadzone na Collegium Civitas, takiej uczelni prywatnej. I tam miałem zajęcia, 4 wykłady z 4 różnymi profesorami i tamte moje zainteresowania złem dodatkowo, czy zainteresowania nie tylko złem, bo zło jest tylko jednym z zagadnień, które mnie interesują, filozoficznych zagadnień, tam one się rozpaliły. Tam one, te zainteresowania moje rozkwitły. Także to było bardzo późno. To było 4 lata temu, proszę pana. A ja piszę kryminały od lat 15-16. Także jako to nie ma nic wspólnego z moim pisarstwem. Ja jestem pisarzem, owszem, ale jestem człowiekiem, który ma oprócz tego dość rozległe zainteresowania i różne inne. Nie tylko literatura mnie interesuje, właściwie literatura prawie wcale mnie nie interesuje. Mnie interesuje, proszę państwa, filozofia, matematyka, logika formalna. To są zagadnienia, które mnie interesują, a ponieważ nie otrzymałem w tym kierunku żadnego wykształcenia, po amatorsku stąpam teraz, próbuję czytać tego typu opracowania i poznawać nowe, niezwykle interesujące, można powiedzieć, formalne światy. Wiedzą państwo, dlaczego Marek Krajewski znajduje się jako gość na festiwalu Kopernikus, który jest festiwalem nauki, duchowości, nauki i kultury. Moje następne pytanie dotyczy, jest to trochę przewrotne, mianowicie, czy zgodziłby się pan z takim twierdzeniem, że im mniejszy jest geniusz zła, tym trudniej wytropić zbrodnię, tym trudniej znaleźć, złapać, ująć mordercę, ująć winowajcę. A jeśli się pan z tym zgodzi, na co liczę, to dlaczego? Zgadzam się z tym oczywiście, choć wydaje mi się, że w pojęciu geniusz zła tkwi jakaś sprzeczność, ponieważ ja uważam, że zło pochodzi z części zwierzęcej, ludzkiej natury, natomiast geniusz jest czymś, co jest od tych zwierzęcych komponentów najjaskrawiej, najmocniej oderwane. Zatem sam tytuł budzi moje wątpliwości, to pojęcie geniusz zła, ta kolokacja geniusz zła budzi moje wątpliwości. Natomiast wracając do pańskiego pytania, no oczywiście, jeżeli zbrodnia zostaje popełniona przez człowieka inteligentnego, człowieka, który usiłuje zamazać ślady swojej zbrodni, no to czyni to w sposób inteligentny najczęściej, czyni to w sposób przewrotny, przebiegły, proponuje śledczemu, detektywowi fałszywe tropy. Pojęcie fałszywego tropu jest kluczowe, wydaje mi się, czy może nie kluczowe, ale bardzo istotne w powieści kryminalnej, w gatunku, jaki ja uprawiam. Pamiętam wiele lat temu, kiedy uzyskałem taką nagrodę tutaj w Krakowie, to był rok 2004, nagroda wielkiego kalibru. Proszę państwa, to żaden to pan Grzegorz Jankowicz podkreślił, że jest to bardzo ważna nagroda i istotna. Tak, nie przeczę, że jest to ważna i istotna nagroda, ale prawdę mówiąc, wtedy do tej nagrody było nominowanych tylko 9 autorów. I mnie się udało ją wygrać. Teraz, kiedy co roku nominuje się 100 autorów ponad, nie sądzę, żebym ją wygrał. Także to żaden to nie był wyczyn z mojej strony wielki. Tym niemniej pamiętam, kiedy tutaj byłem w 2004 roku, to wówczas rozmawialiśmy właśnie o tym z dziennikarzami, czym się powinien charakteryzować dobry kryminał. I krakowski dziennikarz, redaktor Jan Strzałka, pamiętam dokładnie, napisał recenzję mojej książki, jednej z moich powieści i tam napisał tak: u Krajewskiego jednego mi brakuje, fałszywych tropów.
Miał rację, to była bardzo trafna uwaga i fałszywe tropy pojawiły się w kolejnych moich powieściach. Znaczy, oszukiwałem czytelnika. Proponowałem czytelnikowi drogi, które prowadziły donikąd. I teraz wracając do pańskiego pytania, zbrodniarz też inteligentny, genialny, nazwijmy to, chociaż ciągle mam opory, żeby tak nazwać, żeby tak określić takiego człowieka, też pozostawia tropy, tworzy tropy prowadzące donikąd. W tym sensie autor powieści kryminalnych, można by wyciągnąć taki paradoksalny wniosek, podobny jest do zbrodniarza. Na szczęście zbrodniarza, który występuje tylko w jego powieściach. Czy nie jest tak przy wszystkich zastrzeżeniach dotyczących genialności zbrodni? Na samym początku powiedziałem, że to zestawienie jest bardziej prowokacyjne niż prawdziwe. Czy nie jest tak, że im większa jest genialność zbrodni prezentowanej w literaturze, tym mniejszy jest realizm, z jakim autorka do owej zbrodni się odnosi? Nie chodzi mi tutaj o rekonstrukcję tła, która u pana odgrywa bardzo dużą rolę. Pan bardzo pieczołowicie tworzy scenografię swoich powieści. Dba pan o to, ażeby rzeczywistość przedstawiona zawsze była realistyczna. Aczkolwiek sama zbrodnia, pomysłowość zbrodniarzy, których pan w swoich powieściach ukazuje, no od realizmu wydaje się być tak daleko, jak tylko można. Tak, to prawda. Rzeczywiście ta zbrodnia codzienna, o której państwu mówiłem, wydaje się niezbyt ciekawa. Tak sądzę, z punktu widzenia czytelnika może być niezbyt interesująca. Zatem zbrodnia odrealniona, zbrodnia, której nadajemy często wymiary niespotykane, bo na przykład, proszę państwa, seryjni mordercy stanowią 1% osadzonych w państwie polskim, to jest 1% więźniów, seryjni mordercy, czy nawet jeszcze mniej. W Stanach jest ich trochę więcej. A jednak proszę zauważyć, że każda książka kryminalna, czy prawie każda powieść kryminalna, albo prawie każdy film kryminalny opowiada o seryjnych mordercach. Zatem tu to jest rzeczywiście odrealnione, to prawda, ale czy to ma mniejszą siłę oddziaływania? Czy czytelnik, kiedy to czyta, nie wierzy w ten świat? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Wiem jedno. Proszę państwa, i to, co teraz powiem, nie jest żadnym moim odkryciem, tylko jest to pogląd, który już się odnosi do tragedii Szekspira. Pogląd filozoficzny, który mówi, że na początku, kiedy zbrodniarz popełnia zbrodnię, w świat wprowadzony jest element chaosu. Uporządkowany świat ulega destrukcji, bo zbrodnia jest destrukcją, jest zniszczeniem fragmentu tego świata. Potem mamy co? Potem mamy wielką wiarę w ludzki rozum. Przenikliwy śledczy, detektyw, używając swojego rozumu, dochodzi do prawdy i na końcu dzięki rozumowi świat zostaje naprawiony, ponieważ morderca zostaje ujęty dzięki rozumowi ludzkiemu. I w tym momencie czytelnik odkłada książkę, zasypia w ciepłym świetle lampy i mówi: uff, należało się tej bestii. Świat zostaje naprawiony. Z czytania kryminałów, mówią filozofowie niektórzy, płynie konsolacja. To się odnosi do tekstów do tragedii Szekspira głównie. Wtedy to pojęcie zostało ukute. Konsolacja, pocieszenie, jakie wynika z czytania powieści kryminalnych. Zatem no tutaj rzeczywiście, niezależnie od tego, czy ten świat jest odrealniony, czy nie, ludzie lubią czytać kryminały, ponieważ lubią podążać śladami śledczego i lubią swój rozum konfrontować z rozumem detektywa. Nie bez powodu zauważył jeden mój kolega, kolega i współautor, napisałem z nim dwa kryminały, Mariusz Czubaj, który jest profesorem antropologii kultury, zauważył, że bardzo często kryminały są tworzone przez pracowników naukowych,
przez ludzi uniwersytetu. Ja przez 15 lat wykładałem gramatykę łacińską, gramatykę historyczną, grecką, językoznawstwo porównawcze i tak dalej. Te wszystkie fascynujące rzeczy, które u moich studentów budziły popłoch, bo nie byłem łatwym egzaminatorem. Dwuletni egzamin u mnie to nie było prosto zdać. Otóż mój kolega Mariusz Czubaj powiedział, postawił taką tezę. Ludzie uniwersytetu piszą często powieści, ludzie akademii piszą powieści kryminalne, ponieważ są ludźmi oświecenia, to znaczy są ludźmi rozumu, racjonalistami, którzy wierzą w potęgę ludzkiego rozumu. Podpisuję się pod tą tezą obiema rękami. To jest oczywiście bardzo mocno zauważalne, można łatwo zauważyć w pańskich powieściach przywiązanie do władzy rozumu. I to jest, jak sądzę, założenie nie tylko pisarskie, literackie, ale również założenie filozoficzne. To znaczy pan proponuje nam świat, w którym sens nie znika. Sens jest na chwilkę zawieszany w momencie, w którym zbrodnia wychodzi na jaw, ale później wszystkie zdarzenia, które pan opisuje, wzorem mistrzów gatunku, zmierzają do tego, żeby ów sens zrekonstruować. Jest jednak taka szkoła kryminału, jedna z tradycji powieści kryminalnej, w której właśnie kładzie się nacisk nie na sensowność tego, co w świecie się dzieje, tylko na bezsensowność zbrodni jako doświadczenia, którego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób umysłem ogarnąć. Nie jesteśmy go w stanie zneutralizować. Co pan, w jaki sposób pan się odnosi do takiej tradycji kryminału? Skandynawowie słyną z tego, że w taki właśnie sposób prezentują zbrodnie, nie dając tego, o czym pan powiedział, konsolacji czytelnikowi. Zostawiając go, jak gdyby konfrontując go z realnym przemocy, zła, zbrodni. Wiem, jest taka droga, którą postępują niektórzy autorzy, którą kroczą niektórzy autorzy powieści kryminalnych, ale to nie jest moja droga. Ja jednak pozostanę wierny sobie i rozum zawsze będzie u mnie odgrywał kluczową rolę. Zawsze, mówiąc zawsze, mam tutaj, proszę państwa, na myśli perspektywę 11 lat. Ja mam lat 49 i zamierzam do 60 pisać kryminały. A potem myślę o powieściach innych, historycznych, osadzonych w realiach starożytnego Rzymu i innych jeszcze, o których można by wiele mówić. Ale wracając do pańskiego pytania, tak, są tacy, którzy kroczą tą drogą. Ja nie i nie będę nią nigdy kroczył. Jeżeli miałbym ją ocenić, to wydaje mi się ona interesująca, ciekawa. Jest to jedna z propozycji literackich. Przypomina mi się opowieść mojego znajomego psychiatry, który kiedyś musiał zaopiniować stan psychiczny pewnego mordercy. Po prostu musiał wydać ekspertyzę, czy człowiek jest chory psychicznie, czy nie. Człowiek ten przyszedł po pracy do domu, usiadł, wypił piwo, po czym wstał i zamordował swoją żonę. Proszę państwa, zróbmy tutaj jeszcze dokładne tło, przedstawmy. Nikt z sąsiadów, nikt z rodziny, nikt z bliskich nie potwierdził, że jakiekolwiek konflikty były między nim a żoną. Nikt nie potrafił podać najmniejszego powodu, motywu podać, dla którego on to zrobił. On sam nie potrafił tego powiedzieć, mówił, że niczego nie pamięta. Psychiatra wydał opinię, że jest to człowiek zdrowy psychicznie i ów pan, ten zbrodniarz, wylądował w więzieniu, odbywa długoletni wyrok. I ten psychiatra powiedział mi wtedy, pamiętam coś, co mnie niezwykle zainteresowało, ale czego nie będę nigdy kontynuował, bo to nie jest mój świat. Otóż powiedział mi tak, panie Marku, czasami mam wrażenie, że nad człowiekiem zawisa jakaś czarna chmura. Człowiek popełnia zbrodnie, czarna chmura odchodzi, człowiek niczego nie pamięta. To, co teraz powiedziałem, mam taką mocną siłę, rzekłbym, kuszącą, kusić może adeptów powieści kryminalnych swoją atrakcyjnością. Czarna chmura, co się dzieje, człowiek nie pamięta, ma amnezję, różne rozwiązania, różne pomysły cisną się do głowy, ale mówiąc krótko, niech się cisną innym, nie mnie. Ja tego o tym nie będę pisał.
Obiecałem Państwu, że będzie kontynuacja tej opowieści o wyobrażonym Marku Krajewskim. Pamiętają Państwo, że dotarł do restauracji. Zdążył powiesić płaszcz w szatni i siedzi przy stoliku przykrytym białym obruszem. Kelnerka natychmiast go rozpoznaje, nie jest nachalna, ale rozmawiają dłużej niż wymaga tego złożenie zamówienia. Krajewski ordynuje sobie kolejny kieliszek. Na przystawkę zjada kacze języki z miodem gryczanym i pistacjami. Nie mam pojęcia, dlaczego Łukasz Orbitowski wyobraża sobie pana w taki sposób, ale pozwólmy mu mówić dalej. Rola dania głównego przypada schabowi z mangalicy z pieczonym jabłkiem, zapiekanką ziemniaczaną i kardamonem. Je powoli, nabijając na widelec za każdym razem schab, jabłko i ciut zapiekanki. Podobnie jak Eberhard Mock, lubi, gdy smaki mieszają się w ustach. Przez cały czas popija wódeczkę. Po jedzeniu prosi o szklankę wody, wychodzi na papierosa i sprawdza, czy Platon przypadkiem nie uciekł z wewnętrznej kieszeni marynarki. Pojedzony i popity Marek Krajewski prosi o rachunek. Płaci kartą, ale do skórzanej koperty wkłada sowity napiwek. Dziewczyna jest miła i zarabia 8 zł za godzinę. Znów rozmawiają. Restauracja niedługo zostanie zamknięta. Marek Krajewski snuje kelnerce przeróżne opowieści. Przypomina trochę starego rycerza wspominającego chwałę minionych bitew. Dziewczyna bez przerwy się śmieje i staje się jasne, że wieczór może zyskać ciąg dalszy. Markowi Krajewskiemu bardzo podoba się ta kelnerka. Ma jednak świadomość, że jego przewaga jest miażdżąca. Proponując wspólne wyjście, nadużyłby swojego autorytetu. Poza tym Platon domaga się swego. Krajewski mógłby posiedzieć sobie nad Timajosem. Kelnerka zaraz odejdzie, nadszedł czas decyzji. Jaką decyzję podjął wyobrażony Marek Krajewski, dowiedzą się Państwo później, a ja wracam do zadawania pytań. W książce, która wyszła niedawno, którą Pan napisał, ale której jednym ze współautorów jest patolog sądowy dr Jerzy Kawecki, pojawia się we wstępie fragment, który dla mnie podczas lektury tego tekstu był bardzo istotny. Mianowicie chodzi o datę 2 stycznia 2004 roku, która to data odgrywa zarówno w pańskim doświadczeniu, jak i w pańskim pisarstwie bardzo istotną rolę. Czy mógłby pan opowiedzieć o tym, co się wtedy wydarzyło i jakie to miało konsekwencje dla pana pisania? Oczywiście chętnie na to pytanie odpowiem, ale nie mogę, nie wytrzymuję już, żeby nie odnieść się do opinii Łukasza Orbitowskiego, która jest całkowicie błędna. Nic dziwnego, że on nie chce mnie spotkać, bo by całe jego wyobrażenie legło w gruzach. Proszę Państwa, po pierwsze nie piję alkoholu. Po drugie nie palę papierosów. Po trzecie nie podrywam kelnerek. Zatem no tutaj wydaje się, po czwarte, nie wytaczam się z taksówki, jak to ładnie tutaj ujął Łukasz Orbitowski, bo to wytaczać się sugeruje, że byłbym po kilku głębszych kieliszkach. Zatem widzą Państwo, ja nie jestem poza tym, ja często spotykam się z taką opinią, że inaczej sobie Pana wyobrażałam albo wyobrażałem. Piszę ponure, makabryczne powieści, a naprawdę jestem dość pogodnym jegomościem, który o godzinie pracuje od godziny 7 do godziny 13, przerywa pisanie o godzinie 13, kiedy wybija mój zegar w moim gabinecie, przerywam pisanie, choćbym był w połowie zdania, proszę Państwa. Czy jak można takiego człowieka nazwać? Mam jedno określenie, nudny pedant. I taki właśnie jestem. Zatem tutaj już więcej nie będę się odnosił do opowieści, czy do wyobrażeń, do imaginacji pana Łukasza Orbitowskiego. Niech to wystarczy, proszę Państwa. Chociaż przyznaję, że bardzo to przyjemne słuchać o sobie takich historii, które dla mnie brzmią jak bajka o żelaznym wilku trochę. W każdym razie, prawda jest, że czytam greckie i łacińskie teksty, ale nie jest to Timajos. Mnie interesuje filozofia stoicka. Czytam głównie Marka Aureliusza po grecku oraz Senekę po łacinie. Proszę Państwa, ale wracając do pańskiego pytania, co to był za dzień 2 stycznia 2004 roku? Tak, wtedy uczestniczyłem w sekcji zwłok.
Napisaliśmy z kolegą, z moim przyjacielem, doktorem Jerzym Kaweckim, książkę, która ukazała się parę dni temu pod tytułem Umarli mają głos. 12 prawdziwych historii. Historii kryminalnych. Jest to pitawal medyczno-sądowy, opowieść o zbrodniach, ale z punktu widzenia medyka sądowego, ba, medyka legendarnego we wrocławskim środowisku prawniczym. Medyka, którego ekspertyzy pomagają ująć mordercę albo mają znaczenie kluczowe w procesie, uniewinniające lub obciążające winą podsądnego. 2 stycznia 2004 roku poznałem Jerzego Kaweckiego. Poszedłem do prosektorium, żeby zobaczyć, jak wygląda człowiek, jak wyglądają ludzkie organy wewnętrzne, śledziona, wątroba, jak wyglądają opony mózgowe, jaki tłuszcz, jaki kolor ma ludzki tłuszcz i tak dalej, i tak dalej. To wszystko mnie interesowało. Od razu uprzedzę ewentualne pytania ze strony pana czy państwa, jak się wtedy czułem, czy to na mnie zrobiło wielkie wrażenie. Otóż odpowiedź brzmi, najmniejszego wrażenia na mnie nie zrobiło, ponieważ uruchomiłem w sobie umysł analityczny. Daniel Kahneman, znakomity amerykański psycholog, napisał książkę, którą państwu polecam gorąco, pod tytułem Pułapki umysłu. W tej książce mówi, że mamy w sobie, w naszej głowie dwa umysły, w naszym mózgu dwa umysły mamy. Umysł wolny, analityczny, matematyczny, precyzyjny, umysł szybki, instynktowny, umysł intuicyjny. Kiedy ja poszedłem zobaczyć sekcję zwłok, uruchomiłem w sobie umysł analityczny. Byłem nakierowany, miałem cel poznawczy. Ten cel poznawczy był tak silny i tak dla mnie ważny, że stłumił wszelkie emocje. Po powrocie do domu rzeczywiście myślałem przez chwilę o mizerii ludzkiego życia, o tej kupce materii, jaką widziałem leżącą na stole sekcyjnym. Tak, myślałem o tym, ale to było, to jak państwo widzą, nie były to specjalnie głębokie przemyślenia. Zatem no, to wszystko. Tak to było właśnie. Wtedy, od tego momentu z Jerzym Kaweckim się przyjaźnimy. Z każdą moją książką chodziłem do niego, do jego gabinetu. Przychodziłem i prosiłem go o ekspertyzę. Czytałem mu fragmenty medyczno-sądowe. Jerzy to poprawiał, krytykował, poskramiał czasami moje zapędy poetyckie. Mówił, nie możesz tego tak napisać, to zupełnie inaczej wygląda. Zatem ja wtedy ustępowałem, bo zawsze moim zdaniem sztuka powinna ustępować przed nauką. Zapytałem o to, jaki to doświadczenie miało wpływ na pana pisarstwo, bo we wstępie do tej ostatniej książki mówi pan coś, co mnie zaintrygowało, mianowicie, że od tego momentu już nigdy nie oszukiwał pan czytelnika. W tym sensie, że wcześniej wiedza na temat tego, co jest efektem zbrodni, co zbrodnia czyni w świecie, była wiedzą wyobrażoną. Natomiast ta konfrontacja z rzeczywistością, z realnym, zmieniła sposób pańskiego pisania, prezentowania tego, co jest efektem zbrodni. Chęć nieoszukiwania, powiedzmy, czy chęć napisania o wydarzeniach realnych pojawiła się u mnie dość późno. Proszę państwa, wiele lat temu, jeżeli państwo mnie zapytali, czy rzeczywistość może być ciekawa, czy rzeczywistość pisze interesujące scenariusze, moja odpowiedź brzmiałaby nie. Rzeczywistość nie jest ciekawa. I tak twierdziłem przez cały czas, przez co narażałem się czasami moim czytelnikom, bo wielokrotnie dostawałem od czytelników pytania, zadawano mi takie pytania, zwłaszcza w tych pytaniach celowali mężczyźni. Zaraz ten wątek rozwinę nieco. Czy to, co pan pisze, to jest prawdziwe? Ja pytam, nie, to jest, ja mówię, nie, to jest mój wymysł, to nie jest prawdziwe. Tam, mówi czytelnik, to ja tego nawet czytać nie będę. Mnie interesuje historia, prawda. I wielu mężczyzn w ten sposób reagowało. Nie bez kozery, nie bez powodu działy historyczne wielkich wydawnictw wiedzą, że ich książki trafiają głównie do mężczyzn zainteresowanych historią, historią wojskowości przede wszystkim i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś mimo że te głosy
od czytelników rozlegały się te głosy niechęci, że nie chcą czytać fikcji, to ja i tych głosów w ogóle nie uwzględniałem. Myślę sobie, rzeczywistość nie jest ciekawa. I brnąłem uparcie, ten pogląd forsowałem, głosiłem na prawo i lewo w każdym wywiadzie. Rzeczywistość nie jest ciekawa. Aż 2 lata temu Jerzy Kawecki, mój współautor, opowiedział mi kilka historii, prawdziwych historii medyczno-sądowych. I wtedy zrozumiałem, że te historie mają w sobie narracyjną siłę. Tam jest wszystko to, czego oczekujemy od dobrej powieści kryminalnej. 2 punkty kulminacyjne, mały i duży, suspens, to wszystko tam jest, proszę Państwa. I wtedy doszedłem do wniosku, że rzeczywistość jest ciekawa, bo te opowieści, które mi opowiedział Jerzy, naprawdę są ciekawe. Kiedy wspomniał mi, wiesz, chciałbym to opisać kiedyś na emeryturze, mówi do mnie doktor Kawecki. Na emeryturze, jako także i pewnego rodzaju pochwałę ludzkiego rozumu albo ostrzeżenie dla tych, którzy planują popełnienie zbrodni, że jednak najbardziej wymyśle i niezwykłe zbrodnie pozostają wytropione. Widział w tym doktor Kawecki jakąś siłę prewencyjną. Mówi tak, wiesz, napiszę to kiedyś na emeryturze. Ja wtedy aż podskoczyłem na krześle i mówię, po co mamy tyle czekać? Zróbmy to teraz. Ty mi opowiesz, a ja to opiszę. I tak powstała książka Umarli mają głos, która się ukazała przed tygodniem. Cały czas, jak Państwo widzą, rozmawiając o geniuszu zła, poruszamy się pomiędzy fikcją i realnością. Pomiędzy odrealnieniem i prawdą. Rozumiem powody, dla których zdecydowaliście się wykorzystać materiał z archiwum doktora Kaweckiego. Jeśli on miał literackie walory, nadawał się po prostu do wykorzystania w literaturze, to nie sposób było go zignorować. Jako pisarz, jak wyobrażam sobie, że gdybym był pisarzem, to natychmiast bym chciał go użyć. Ale cały czas interesuje mnie to napięcie pomiędzy prawdą i fikcją. Czy przejście od powieści fikcyjnych do tego, co nazywane bywa w tradycji anglosaskiej true crime, czyli takim reportażem z prawdziwej zbrodni, wiązało się w Pana przypadku z jakimś wyzwaniem literacko-intelektualno-emocjonalnym? Czy to było tak, że po prostu łatwo było Panu porzucić fikcję na rzecz rzeczywistości? Ja nie porzuciłem fikcji, proszę Państwa. Ja co roku dostarczam Państwu powieść kryminalną. Moja następna powieść pod tytułem Arena Szczurów ukaże się we wrześniu. Napisałem tę książkę już, prawda, i ona się ukaże we wrześniu. Natomiast moja przygoda z literaturą faktu, to wejście na poletko dotąd przeze mnie nieuprawiane, jest przygodą po prostu. To jest mały strumyk mojej twórczości, który popłynął gdzieś w bok. Nie mówię, że ten strumyk będzie jeszcze płynął. Nie wiemy sami tego z doktorem Kaweckim. Nie wiemy, jak nasza książka będzie przyjęta, jak się będzie sprzedawała. To wszystko trzeba, czas przyjdzie na podjęcie decyzji. Zatem to była tylko literacka przygoda. I to wszystko. Ja nie mogę zawieść moich czytelników jako autor, który żyje z pisania powieści. To jest mój zawód. Jestem pisarzem zawodowym. Nie uważam siebie za artystę, tylko za rzemieślnika. Jestem rzemieślnikiem, który produkuje codziennie jedną powieść, co roku jedną powieść, która powinna Państwu dostarczyć wytchnienia. Ja nie mówię rozrywki, bo rozrywka kojarzy się z czymś wesołym. Wytchnienia, odpoczynku. Moim celem jest dostarczenie Państwu książki, która by skróciła podróż pociągiem relacji Kraków-Warszawa. Albo która by skróciła ponure, deszczowe, listopadowe popołudnie. To jest mój cel. Jestem autorem powieści popularnych, które chcę dostarczyć czytelnikom godziwego wytchnienia i chcę jak najlepiej to zrobić. Staram się jak mogę. I to wszystko. Także jeżeli chodzi o
wspomniał Pan o tak zwanych true crimes, prawda? Czyli prawdziwych zbrodniach. Czy to jest jakieś nowum? Nie powiedziałbym. Pitawale zawsze istniały. Zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Być może nowum to jest to, że my wchodzimy w materię medyczno-sądową. Nowum w Polsce, bo w wielu innych krajach to jest pewien standard i to w rozrywce zarówno filmowej, jak i książkowej, że tak powiem. Istnieje znany Państwu serial CSI, tajemnice na przykład Miami, prawda, albo tajemnice Nowego Jorku. To jest właśnie opowieść o patologach, o medykach sądowych, o archeologach sądowych, bo istnieje takie pojęcie o traseologach, czyli badaczach śladów, czy też mechanoskopach, bo też jest taka nazwa. Traseolog bada ślady butów, a mechanoskop bada inne ślady. Otóż rzeczywiście taka tendencja jest w Polsce, być może nie była ona dotąd jeszcze jakoś widoczna, ta tematyka nie była eksploatowana i po raz pierwszy na to poletko weszliśmy. Nie mówię, że ostatni. Próbujemy różnych nowych gatunków. Chcę zbadać reakcję moich czytelników na różne nowe pomysły. Jestem, proszę Państwa, otwarty na rozmaite pomysły i dlatego właściwie tak postąpiliśmy. Intryguje mnie tytuł. Umarli mają głos. Intryguje mnie przede wszystkim dlatego, że w powieści, to nie jest powieść, ale każde z tych opowiadań w zasadzie można byłoby przerobić na powieść, mówicie przede wszystkim wy. To znaczy mówi Kawecki, pan w niezwykle skromny, jak myślę, skromniejszy niż w rzeczywistości sposób ustawia się w roli tego, kto pyta, po to, żeby wydobyć z doktora Kaweckiego opowieści. Natomiast umarli tylko migną od czasu do czasu. Pojawią się już wtedy, gdy po nich pozostał wyłącznie jakiś ślad. Czy ten tytuł zawiera jeszcze jakiś dodatkowy sens, którego nie wychwyciłem, czy też po prostu miał być on chwytliwą frazą przyciągającą czytelnika? Zawiera sens, pewien jeszcze jeden sens, o którym można by teraz wspomnieć. Mianowicie doktor Kawecki jest tłumaczem. On tłumaczy język zwłok. Mówiąc język zwłok, mam na myśli oczywiście ślady, które pozostawia morderca, zbrodniarz. I Kawecki te ślady znajduje. Proszę Państwa, żmudna praca z czerpakiem, kiedy w jamach ciała zalegają rozmaite płyny i wydzieliny i trzeba przecedzić ten gnilny płyn, żeby na przykład znaleźć kawałek noża, albo trzeba znaleźć kawałek, albo pocisk. I kiedy znajdzie doktor Kawecki tego typu przedmiot, to on rozszyfrowuje tym samym pewien komunikat. To znaczy słucha języka umarłych, którzy wskazują sprawcę, który ich zabił. To jest oczywiście metaforyczne określenie, prawda? Umarli mają głos, czyli mówią człowiekowi, który rozumie ich mowę, czyli medykowi sądowemu w tym wypadku, mówią, kto ich zabił, mówiąc najkrócej. Takie jest właśnie objaśnienie, taka jest ta eksplikacja naszego tytułu. Oczywiście miał on być też chwytliwy, no i jak się okazuje jest, co bardzo mnie cieszy i nikt nawet w wydawnictwie nie miał wątpliwości, że ten tytuł powinien być zamieszczony, chociaż nie zawsze tak bywa, bo nie zawsze tytuły są trafne w wypadku autora. Na przykład kiedyś napisałem taką książkę, która wyszła pod tytułem W otchłani mroku, ale pierwotnie tytuł ten brzmiał Otchłań filozofów. Tak brzmiał ten tytuł i tutaj w wydawnictwie mówiono, panie Marku, otchłań filozofów. Filozofia niekoniecznie się dobrze kojarzy każdemu tak jak panu. Filozofia często się kojarzy z hermetyczną wiedzą, najeżoną kolczastą terminologią, przez którą trudno przejść. Może ten tytuł zmienimy.
uległem wydawcy i bardzo sobie chwalę moją decyzję, ponieważ książka się nadzwyczaj dobrze sprzedała. A wydawało mi się, że w otchłani mroku jest to powieść, jest to tytuł taki młodopolski, taki, który by wyszedł spod pióra Stanisława Przybyszewskiego, prawda? A tutaj okazuje się, że ten tytuł jest dobry. Dlatego, proszę Państwa, ufam specjalistom i z wydawnictwa, a przede wszystkim specjalistom takim jak Jerzy Kawecki, który jest konsultantem każdej mojej powieści. Ten tytuł Umarli mają głos skojarzył mi się także z pana profesją pierwszą, czyli z filologią klasyczną i z figurą prozopopei. Z chwytem retorycznym polegającym na tym, że głosu udziela się nieobecnym bądź zmarłym. I przyznam szczerze, że to, co pan powiedział na temat Kaweckiego jako twórcy szczególnej medyczno-sądowej prozopopei, wydaje mi się dobrym przyczynkiem do rozszerzenia zakresu semantycznego tej kategorii. Która z tych 12 historii jest panu w cudzysłowie najbliższa, zakładając, że można nawiązać bliskość z historiami tak makabrycznymi? To znaczy, może właśnie najbliższa, to dobrze, że pan dodał to zastrzeżenie. Powiedziałbym, że taka, która mną najbardziej wstrząsnęła, która przy pisaniu której odczuwałem jakiś niepokój. Ponieważ ja, jak powiedziałem państwu, jestem rzemieślnikiem i pisanie nie wprowadza mnie w żadną ekstazę. Ja po prostu piszę od godziny 7 do 13 i tyle. Czasami napiszę jedną stronę, czasami 20, wszystko jedno, ale ja traktuję moją pracę bez specjalnych emocji. Natomiast tutaj emocje się pojawiły w wypadku opowiadania pod tytułem Chłopcy z jagodami. Proszę Państwa, dwoje dzieci zostało zabitych przez kierowcę, który ścigał się. Jego auto wypadło na zakręcie i staranowało dwóch chłopców, którzy na zakręcie sprzedawali jagody, pracowicie przez nich zbierane i gromadzone w słoikach. To auto przetaczające się i miażdżące dwa ciała chłopców 9-letnich, no rzeczywiście obudziły mój wielki niepokój. Tym bardziej, że zapowiadało się wszystko, iż sprawca uniknie kary. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wysiadł z samochodu, dwóch ich było w samochodzie, policja przyjechała na miejsce i mówią, który z was skierował? A kierowca mówi, żaden z nas, kierował Andrzej. Jaki Andrzej, pyta się policjant. A ja wiem, jaki, mówi, wziąłem faceta na stopa i tak go polubiłem, że pozwoliłem mu jechać samochodem. I on ten wypadek spowodował. Proszę Państwa, i nie można było, obaj mówili to samo cały czas, nie można było ich nijak przygwoździć. Nie przyznawali się do winy. Andrzej, mityczny Andrzej, kierował samochodem i uciekł tam w pole. Nie ma Andrzeja, prawda? Ale wtedy pojawił się na scenie doktor Kawecki, który zrobił swoje. Nie będę Państwu więcej mówił, zachęcam do tego opowiadania, szczególnie Chłopcy z jagodami, taki jest jego tytuł. Te postaci, które, realne postaci, które pojawiają się w książce, mają zupełnie, mówię o postaciach zbrodniarzy, morderców, mają bardzo różny profil psychologiczny, najrozmaitsze motywacje. Czasem są to wydarzenia całkowicie banalne, czasem niewyjaśnione, jak pierwsza otwierająca tę książkę historia, która tak naprawdę nie wiadomo, kto jest sprawcą. Wiemy, co zrobił, wiemy, jak zrobił, ale do tej pory sprawa nie została wyjaśniona. Na tym tle wyjątkowa wydaje mi się postać z ostatniego tekstu, mianowicie Królowa Siłowni. Osoba, która chyba jest najbliżej tego modelu, w którym zbrodnia ma być sztuką. Co prawda ona podchodzi do tego pragmatycznie, ale jednak. I kiedy czytałem ten tekst, to miałem takie właśnie taką intuicję, że to jest dowód na to, że im bardziej wymyślna i przemyślana, im bardziej przemyślana zbrodnia, tym szanse na ujęcie sprawcy największe. Czemu właśnie ta historia zamyka
książkę, jakby najbardziej zbliżona do literackiej fikcji? Kolejność jest właściwie przypadkowa. Opisałem to tak, no, począwszy od tych historii, które budziły najmniejszy mój entuzjazm, tak bym to ujął. Miałem zawsze zasadę, proszę Państwa, jak pracowałem na uczelni przez wiele lat, że jak przychodziłem do pracy, to najpierw robiłem to, co było najbardziej przeze mnie znienawidzone. Czyli na przykład pracę administracyjną jakąś wykonywałem. Na przykład byłem sekretarzem pewnego towarzystwa naukowego i trzeba było wysłać zaproszenia pocztą, zaproszenia te wypisać. To pierwsze, co robiłem, to właśnie odkreślałem tę czynność w moim notesie, załatwiałem te sprawy, które były przeze mnie niespecjalnie ulubione, o tak to ujmę. To też pisałem teraz te opowiadania 12. Mówię pisałem, ponieważ ja je napisałem, ale ja je po prostu stukałem w klawiaturę i ja je w pamięć komputera wpisałem po prostu to wszystko, ponieważ historię tę opowiedział mi Jerzy Kawecki. On jest współautorem tej książki oczywiście, ale ja to napisałem. Zacząłem od tych opowiadań, które najmniej mnie jakoś interesowały, czy budziły najmniejszy mój entuzjazm, moją chęć, czy moją jakąś, powiedziałbym, sprawiały mi jakiś miałem z nimi kłopot po prostu. Nie podobały mi się do końca być może. Chciałem jakoś je mocniej przerobić, czy nadać im większy, mocniejszy literacki szlif. Być może tak było. A ta ostatnia opowieść, Królowa Siłowni, jak pan słusznie zauważył, ma w sobie niesamowity wręcz potencjał fabularny. Można by napisać powieść. Powieść pod takim tytułem, opartą na tym rzeczywistym zdarzeniu, które nastąpiło. Oczywiście ja tego nie zrobię i nie chciałbym, żeby to ktokolwiek zrobił, ponieważ kobieta popełniła zbrodnię i ta kobieta potem, która ma niewątpliwie bardzo silny rys narcystyczny, może później rozpoznać samą siebie i może się chwalić, chełpić, że to jest książka o mnie. Nie chciałbym nigdy w życiu dawać satysfakcji zbrodniarzowi, chociaż zbrodniarz odpokutował za swoje winy bardzo często, już siedział w więzieniu, prawda, wyszedł, uwierzmy w to, czy miejmy nadzieję, że prowadzi godne, zacne życie. Tym niemniej nigdy tego nie zrobię, nigdy nie napiszę powieści takiej, żeby nie dawać nikomu satysfakcji. Jest na przykład we wrocławskim więzieniu przy Kleczkowskiej siedzi zbrodniarz, który jest typowym psychopatą, narcyzem, którego historia byłaby moim zdaniem niezwykle interesująca, która mogłaby się znaleźć wśród naszych prawdziwych historii, ponieważ Kawecki tę sprawę prowadził. Ale nigdy tego nie zrobię, ponieważ nie chcę dawać temu człowiekowi satysfakcji. Nie chcę, żeby chodził po więzieniu z książką i chwalił się, to jest o mnie, patrzcie, jaki jestem wybitny, bo napisano o mnie książkę. Tu jest granica, której bym nigdy nie przekroczył. To znaczy w tym wypadku tego człowieka i również powieść, która jest czymś większym niż zwykły epizod, niż zwykła historia, jedna z 12, to jest też rzecz, która mogłaby się przyczynić do pewnej sławy, do uzyskania pewnej sławy przez zbrodniarza, a tego chciałbym uniknąć. A czy nie mieli panowie na którymkolwiek etapie swojej pracy oporu przed tym, żeby właśnie te historie, prawdziwe historie dotyczące ludzi, nie tylko zbrodniarzy i zabitych, ale też rodzin, ludzi, którzy byli związani z zamordowanymi, żeby te historie przedstawić innym, żeby się zająć właśnie realnością? Nie wiem, czy nie pojawiły się obawy, że ta historia opowiedziana w taki sposób, z lekką domieszką fikcji, bo zmienili państwo tożsamość, zmienili państwo imiona, nazwiska, pewnie trochę zostały zmienione same fakty. Czy nie mieli panowie obawy, że to będzie nazbyt dla tych ludzi bolesne, kiedy sięgną po tę książkę i zorientują się, że to, co przeżyli, nagle stało się pożywką dla literatury? Nie, nie myśleliśmy o tym, nie złamaliśmy prawa, mamy prawo to zrobić. Opory moralne tutaj nie wystąpiły, dlatego że zmieniliśmy bardzo okoliczności
tych spraw. To znaczy są inne nazwiska, inne imiona, inne miejsca. Nawet płeć zmieniliśmy, wprawdzie nie mordercy, ale różnych osób towarzyszących. Także są zmiany bardzo istotne. Co jest prawdą? Prawdą są zwłoki, prawdą jest ekspertyza, prawdą jest proces, prawdą jest skazanie zbrodniarza. To jest prawda. Ale okoliczności takie towarzyszące często zostały przeze mnie celowo zdeformowane. Właśnie po to, proszę pana, żeby nie narazić ludzi, którzy odpokutowali swoje winy, na jakiś społeczny ostracyzm, na rozpoznanie w swoim nowym środowisku, na identyfikację. Tego nie chcielibyśmy nigdy. Jeżeli nawet kiedy nas przyciskają dziennikarze wrocławscy, którzy rozpoznają te słynne sprawy, to są sprawy z Dolnego Śląska, z Wrocławia, kiedy nas naciskają i mówią, to jest królową siłowni jest ta i ta pani na przykład. Albo zabójcą tych małych chłopców jest ten, a ten człowiek. Mówimy wtedy zawsze jedno i nieodmiennie. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Prawda? Nie możemy dopuścić do tego, żeby ci ludzie byli identyfikowani, chociaż mielibyśmy też do tego prawo, bo przeciwko prawu nie występujemy, gdybyśmy nawet użyli prawdziwych imion i nazwisk. Od samego początku pojawiają się z naszej strony zastrzeżenia pod adresem tytułu Geniusz Zła. Ale w tej książce pojawia się jeden fragment, który kojarzy się z pewnym konceptem filozoficznym, ściśle związanym ze złem i z geniuszem. Otóż w medytacjach o pierwszej filozofii Kartezjusza pojawia się zły demon, nazywany także złym geniuszem. I Kartezjusz pisze na jego temat takie słowa. Przyjmę więc teraz założenie, że wprawdzie nie Bóg, który jest w najwyższym stopniu dobry i jest najwyższym źródłem prawdy, lecz że jakiś zły demon, tyleż przebiegły i zwodniczy, ile potężny, użył całej swej zmyślności, ażeby mnie wprowadzić w błąd. Będę myślał, że niebo, powietrze, ziemia, kolory, kształt, dźwięki i wszystkie inne rzeczy zewnętrzne są jedynie złudzeniami i zjawami, którymi posłużył się on, aby zastawić sidła na mą łatwowierność. Kartezjusz poddaje wszystko w zwątpienie, ażeby go ów zły demon nie zmylił i żeby mógł czystym umysłem, samą racjonalnością odnieść się zarówno do siebie, jak i do świata. Pojawia się w tej książce pojęcie, którym posługuje się doktor Kawecki, moim zdaniem jedna z wersji złego demona, mianowicie pojęcie zakotwiczenia. Czy może pan opowiedzieć, czym to zakotwiczenie jest? Oczywiście powiem. Zakotwiczenie, proszę państwa, to jest pewne zjawisko psychologiczne, które państwu opiszę, przypominając czy opowiadając pewną historię, którą sam przeżyłem. Parę lat temu udałem się do wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, żeby sprawdzić akta milicji obywatelskiej za lata 45-49. Przeglądałem te akta, nie zainspirowały one mnie specjalnie, były to często nudne historie, właśnie nudne, wtedy ciągle twierdziłem, że rzeczywistość nie jest ciekawa. W pewnym momencie znalazłem taką oto notatkę. Dnia tego i tego do szkoły podstawowej numer 1 przy ulicy Nowowiejskiej we Wrocławiu, do dziś ta szkoła istnieje oczywiście, przyszedł mężczyzna, który pod pretekstem bycia lekarzem, to bycia lekarzem to jest oryginalna stylistyka tego raportu, pod pretekstem bycia lekarzem uprowadził 10-letniego chłopca ze szkoły, po czym odstawił chłopca z powrotem po 2 godzinach w stanie kompletnego wyczerpania. Stwierdzono, że chłopcu upuszczono litr krwi. Proszę państwa, dorosły mężczyzna ma około 6 litrów, kobieta ma o 1 litr mniej i u dziecka litr krwi, to można sobie wyobrazić, że ten chłopiec był w stanie kompletnego wyczerpania, rzeczywiście był bliski śmierci. Kiedy wracałem do domu, to o mało wypadku samochodowego nie spowodowałem,
bo tak intensywnie myślałem, już widziałem dominantę mojej powieści. Aha, po wojnie brakuje krwi, szajki, mafie istnieją, które porywają dzieci, upuszczają im krew, handlują krwią. Już widziałem fabułę powieści i jak przede mną gwałtownie zahamował pewien samochód, o mało nie najechałem na ten samochód. Wróciłem do domu i moja żona mówi do mnie: świetna książka jest tutaj, kryminał pod tytułem Rytuał. Rytuał. Angielska autorka Mo Heider się nazywa, ta pani. I przeczytałem tę książkę i tam było właśnie o handlu krwią. Handel krwią. W Londynie współczesnym przybysze z Afryki, wyznawcy różnych kultów animistycznych wierzą, że krew odstrasza złe duchy. I w tej książce jest taka sytuacja, że kupują grudki tej krwi i wieszają na lusterkach samochodów, żeby te grudki krwi odstraszały złe duchy. Proszę Państwa, no i co wtedy? I mój umysł został zakotwiczony. Już nie mogłem myśleć o tym, co mi przyszło do głowy, że po wojnie, handel krwią, tylko ciągle przychodziły mi na myśl rozwiązania fabularne i narracyjne tej świetnej pisarki angielskiej Mo Heider. Nie byłem w stanie tego tematu w ogóle ruszyć, ponieważ mój umysł został zakotwiczony. Takie właśnie zakotwiczenie występuje również u Kaweckiego. Jeżeli ktoś mu powie na samym początku, to jest samobójstwo, to Kawecki wtedy niechcąco musi wymazać swój umysł, żeby nie myśleć o tym, że to jest samobójstwo, ponieważ instynktownie szuka śladów samobójstwa w ciele człowieka. Nie lubi Jerzy Kawecki zakotwiczenia, nie lubię i ja. Ale u mnie jest to taki efekt, że tego dnia podjąłem decyzję. Nie czytam więcej powieści kryminalnych, bo nie chcę być zakotwiczony. Żeby Państwa nie zakotwiczać wyłącznie w pytaniach, które wymyśliłem, chciałbym Państwa zaprosić teraz do rozmowy z Markiem Krajewskim. Czy mają Państwo jakieś pytanie? Ja do Państwa zejdę i będę przekazywał... Przepraszam, Panie Marku, muszę Pana porzucić. Mogą Państwo jeszcze raz podnieść rękę? Dobry wieczór, Elżbieta Wilkosz. Moje pytanie nie koresponduje dokładnie z Pańską działalnością na temat, natomiast szukam takiej odpowiedzi na temat pewnej formy zła. W konwencji o przemocy wobec kobiet, ale nie myślmy, że to jest ta konwencja, pojawiło się sformułowanie, że przemoc wobec kobiet spowodowana jest walką płci. I dla mnie przemoc, wszystko jedno, czy wobec kobiet, czy wobec kogokolwiek innego, jest złem. Ale chciałam usłyszeć, jak mogę się w zakresie tych pojęć obracać. Może Pan byłby uprzejmy, może coś Panu się... Dziękuję. Proszę Pani, przykro mi, że muszę Panią rozczarować, ale po prostu ja nie mam pojęcia, co to znaczy walka płci. Ja uważam, że między płciami jest wspaniała symbioza i płeć męska i płeć żeńska znakomicie się uzupełniają, o czym wszyscy wiemy. Ludzie wiążą się w pary, pojawiają się nowe istoty na tym najlepszym ze światów, jakby powiedział Leibniz, i wszystko jest w porządku. Nie widzę żadnego powodu, żeby zło miało się pojawiać w wyniku walki płci. Zło pojawia się wtedy, kiedy się budzi zwierzęca natura człowieka. Tylko że zwierzęta nie analizują swoich postępków w żadnych kategoriach, bo nie mają pojęcia moralności, a my to potrafimy zrobić po prostu. Oczywiście zło jest związane bardzo mocno z seksualnością. Jak najbardziej jest związane z seksualnością, to znaczy mężczyzna dąży do tego, żeby mieć jak największą liczbę partnerek, bo to jest zwierzęca natura człowieka, tutaj się odzywa, prawda? Społeczeństwo mu tego zabrania. Bardzo często mężczyzna w ten sposób potem dąży do osiągnięcia jakiegoś statusu, żeby mieć jak największą liczbę partnerek, ale to jest zwierzęca natura, a my powinniśmy nad nią panować. Tak sądzę. Powinniśmy poskramiać tę naturę, ponieważ największe dobro to jest kultura,
ludzka kultura, która jest tą nakładką na człowieka, która człowieka po prostu ucywilizowała najzwyczajniej w świecie. Zatem ja nie widzę w walce płci żadnego, nie widzę tego zjawiska jak walka płci, ja tylko widzę cudowną symbiozę płci. Ja chciałem spytać o taki aspekt pisania, czy towarzyszącemu temu procesowi myślenia o złu, czy nie, czy to myślenie, które de facto no, w jakimś sensie, oczywiście jeśli mam do czynienia ze sztuką, no, przywołuje tego ducha zła w jakimś sensie, w jakiejś formie, pozwala nam to jakoś, tak powiem, doświadczać w jakiejś mierze. Czy nie obawia się pan, że czasem ten duch może jednak wkroczyć tak mniej intelektualnie, a bardziej faktycznie w świadomość, no, w rzeczywistość, no może tak bym powiedział, że to ta sztuka pisania w pewnym momencie przekroczy jakąś granicę, gdzie już przestanie być tylko zabawą, przestanie być rozrywką, przestanie być no, zapełnieniem czasu czymś, powiedzmy, no, tak interesującym, mniej czy bardziej, ale stanie się no, pewnym takim rytuałem, który no, przekroczy pewne granice i stanie się wręcz niebezpieczny. Czy być może coś takiego nawet się zdarzyło w pańskim życiu, jakaś obserwacja tego typu. To byłoby ciekawe. Myślę, że pan, mówiąc o uruchomieniu ducha zła, bo tak pan dokładnie powiedział, ma na myśli, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, ma na myśli no, sytuację, kiedy jakiś człowiek naśladuje zło w mojej książce i na przykład w ten sam sposób popełnia przestępstwa. Czy tak? Raczej bym miał na myśli to pojęcie ciemnej chmury, przywołanie. To troszeczkę jakby no ma pewien jakąś styczność jakby. To zło z tą ciemną chmurą, że to jest jakby nie pochodzące od człowieka, ale jakby wchodzi w człowieka. Człowiek się otwiera na to. O, w tym sensie. Rozumiem. Ciemna chmura jako motyw literacki, jak już powiedziałem, mnie nie interesuje. Nie ma jej w moich powieściach. Nie ma. Może w jednej. Koniec świata w Breslau, to jest druga moja powieść, gdzie zostaje zło uruchomione w świecie. Następuje koniec pewnego świata. To może tylko tam, ale jest nieznacznie ona tam istnieje. Zatem niczego takiego nie spodziewam się, niczego takiego nie zaobserwowałem. Zwykle reakcje czytelników na moje książki są mniej więcej jednakowe. Zło zostaje ukarane. Jeżeli ktoś się fascynuje złem i szuka tam jakichś wskazówek czy jakiejś adoracji zła, to w moich powieściach tego nie znajdzie. U mnie zło jest złem. Mój bohater, używając wszelkich środków, czy mówiąc po łacinie per fas et nefas, godziwymi i niegodziwymi środkami, dąży do poskromienia zła. Zło nie jest u mnie atrakcyjne, jak sądzę. Zło jest okrutne, zło jest straszne i to zło zostaje po prostu poskromione przez mojego bohatera. Zwycięża nad złem, zwycięża rozum. Jeżeli ktoś znajdzie tam jakiś powab w tym złu, no to już za to nie odpowiadam. Książka, proszę pana, idzie swoim życiem. Jak się napisze książkę, to wszyscy robią z nią, co chcą. Ta książka nabiera nowych interpretacji, nowych znaczeń. Każdy doszukuje się tamtego, co mu się żywnie podoba. Ja za to nie odpowiadam. Ja wiem, co napisałem. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Nie pytanie, tylko komentarz. Pan powiedział, że jest pan rzemieślnikiem i pisze pan, nie mając aspiracji do artyzmu, natomiast ku pokrzepieniu, może źle ku pokrzepieniu, ku zajęciu umysłu. No i chcę panu powiedzieć, że to jest coś wspaniałego. Ponieważ ja przeżyłam bardzo długie okresy choroby, która, że tak powiem, od świata mnie odsuwała. I wtedy czytałam tomy książek. I to były właśnie książki, które nie miały aspiracji do wielkich dzieł. Zresztą ja nie miałabym nawet siły staczać bojów intelektualnych z jakimiś wielkimi autorami. Natomiast po każdej przeczytanej książce myślałam sobie tak, jak to jest cudownie, że są ludzie, którzy
piszą tyle książek i ja mam tą możliwość, żeby ten straszny dla mnie czas właśnie przeżyć w zupełnie innym świecie, który proponował mi autor. Dziękuję. To, co pani powiedziała, to jest jeden z najwyższych komplementów, jakie może usłyszeć autor powieści popularnych, powieści narracyjnych, który chce właśnie komuś dać wytchnienie. Jeżeli w chorobie człowiek znajduje wytchnienie w tego typu powieściach, no to myślę, że praca moich kolegów, autorów powieści kryminalnych i moja ma jeszcze głębszy sens. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to ja mam jeszcze jedno na koniec, a potem finał historii, którą wymyślił Łukasz Orbitowski. Skądinąd wiem, że jest pan zwolennikiem takiej tezy psychologicznej, która powiada, że w świecie nie ma przyrostu zła, tylko przeciwnie, jest coraz więcej geniuszu dobra. Czy może pan opowiedzieć o tym przeświadczeniu i doświadczeniu związanym z powiększającą się ilością dobra w rzeczywistości? Skąd takie założenie u autora piszącego nieustannie o zbrodni? No, otóż skąd takie założenie? To jest bardzo ważny punkt, którego pan dotknął. Tylko że na to pytanie odpowiem w sposób bardzo prosty. Ja piszę o zbrodni przez 5 godzin dziennie czy 6, a potem jestem normalnym człowiekiem, który już nie pisze o zbrodni, tylko zajmuje się życiem. Idę z psem na spacer, mam pogodną naturę, 3 razy w tygodniu biegam, sprawy domowe załatwiam. No, żyję po prostu i już o zbrodni nie myślę. Ja potrafię się odciąć. Pracuję tyle, a tyle, wykonuję moją rzemieślniczą pracę i potem prowadzę normalne życie zwykłego polskiego inteligenta, powiedzmy, który czyta, który słucha muzyki, chodzi do opery, do filharmonii, bo bardzo lubię muzykę klasyczną i tak dalej. No, jestem normalnym człowiekiem po prostu. To po pierwsze, to jest drugi wątek, który pan poruszył, a pierwszy wątek dotyczy tego przyrostu dobra na świecie. Proszę państwa, trudno mi tutaj teraz, to byłaby okazja do całego wielkiego wykładu. Mógłbym państwa odesłać do książki, gdyby o zgrozo ta książka była na język polski już przetłumaczona. To jest książka Stevena Pinkera, wybitny amerykański psycholog z Uniwersytetu Harvarda, który napisał książkę pod tytułem Na dobrych skrzydłach naszych aniołów. Dlaczego przemoc w świecie zanika? Bo przemoc, proszę państwa, w świecie zanika. To jest fakt niezbity. To potwierdzają dane statystyczne. Z roku na rok przestępstw jest mniej. On porównuje długie okresy w historii ludzkiej, w historii XX wieku, XIX, XVIII wieku. Dane statystyczne, twarda matematyka pokazuje nam wyraźnie, że przemocy i zła jest w świecie coraz mniej. Ludzie stają się coraz bardziej cywilizowani, ludzie są otwarci na innych, są bardziej tolerancyjni. Proszę państwa, kto by pomyślał, że jeszcze 50 lat temu, że będą się ludzie domagać praw dla zwierząt. 50 lat temu chłop, który zabijał na wsi psa, bo był pies nieposłuszny, prawda, nie tracił wcale w oczach swoich bliskich i swoich sąsiadów. Dzisiaj za to może nawet pójść do więzienia. Świat się cywilizuje, na to jest mnóstwo przykładów. Oczywiście my nie zawsze jesteśmy skłonni te przykłady dostrzegać, bo w naszym życiu mogą się dziać złe rzeczy, prawda? I mówimy, mogą państwo pomyśleć, co ten facet opowiada o mnie teraz, prawda? Kiedy ja na przykład byłam ciężko chora, albo miałam takie, a nie inne problemy, albo spotykałam się ze złymi ludźmi w życiu. No oczywiście jednostkowe doświadczenia to są doświadczenia lokalne, a Steven Pinker ujmuje rzecz globalnie. Nie mogę się doczekać, kiedy ta książka się ukaże po polsku. Chciałbym, żeby ona się ukazała. 1000 stron, tyle napisał, świetnym stylem literackim. Steven Pinker, polecam państwu tego autora, napisał kilka jeszcze innych książek. Ja jestem jego, on jest dla mnie tutaj filozoficznym guru.
Ja się zgadzam zupełnie z jego poglądami, dlatego że ja jestem człowiekiem o umyśle ścisłym, a tam niezbicie statystycznie jest wykazana, udowodniona teza, którą on forsuje. Co się stało, proszę Państwa, z wyobrażonym Markiem Krajewskim? Rozstrzygnął już wybór pomiędzy Platonem a miłą kelnerką, a teraz pije południową kawę pod parasolem Piasta na wrocławskim rynku. Nie wygląda najlepiej. Zwisa szara twarz, kleją się zadymione oczy. Wyobrażony Marek Krajewski zerka w stronę baru, zastanawiając się nad kieliszkiem wódki, który w jego trudnej sytuacji może przynieść ulgę, ale też zgubę. Rozpalone słońce wywołuje senność i dlatego Krajewski dostrzega policjanta z pewnym opóźnieniem. Policjant jest niski, krągły i wyraźnie speszony. Wygląda, jakby przyszedł po autograf. Zamiast kartki papieru podsuwa fotografię uśmiechniętej dziewczyny. Marek Krajewski poznaje ją natychmiast. Pan ostatni widział ją żywą, mówi policjant. Znaleźliśmy ją dziś rano na ołtarzu w katedrze Jana Chrzciciela. Dobre, proszę Państwa. W prawej dłoni miała wagę, w lewej miecz, a w jej ustach tkwił skarabeusz. Świetne. Kiedy poznam Łukasza Orbitowskiego, mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi, nie dość, że mu pogratuluję wyobraźni, która była nadmierna, jak Państwo widzą, to jeszcze pogratuluję mu suspensu. Świetne zakończenie. A zwrócili Państwo na pewno uwagę, że wyobrażony Marek Krajewski, mimo że ma niewiele wspólnego z prawdziwym Markiem Krajewskim, jednak jedną rzecz z nim wspólną ma. Mianowicie okazuje się być, jak sugeruje Łukasz Orbitowski, człowiekiem do szczętu dobrym, co niestety nie uchrania, nie chroni miłej kelnerki przed śmiercią z rąk jakiegoś potwornego mordercy. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Markowi Krajewskiemu za spotkanie, Państwu za przybycie. Zapraszam Państwa na kolejne spotkania Festiwalu Kopernikus. Od 10 rano jutro do soboty co kilka godzin spotykamy się i tu w Muzeum Narodowym, i w PWST, i w kawiarni De Revolutionibus. Zapraszam Państwa gorąco. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc.